W ubiegłym wieku świat doświadczył wielu makabrycznych konfliktów. Poza kwestiami takimi jak władza, wpływy czy bogactwo, częstym motywem mordów bywały także lokalne animozje wynikające z różnic rasowych, klasowych czy narodowych. O ile nam najlepiej znane są zbrodnie z czasów II wojny światowej, Związku Radzieckiego czy terenu dawnej Jugosławii, to warto zapoznać się również ze znacznie młodszym tego przykładem, takim jak wydarzenia z roku 1994 w Ruandzie, które były nie tylko jednym z najtragiczniejszych przykładów ludobójstwa w nowoczesnym świecie, ale także przykładem prawdopodobnie największej porażki ONZ-u. By lepiej zrozumieć wydarzenia związane z samym ludobójstwem, musimy zacząć od źródeł konfliktu pomiędzy ludami Tutsi i Hutu, żyjącymi na terenie Ruandy. Jego początków możemy doszukiwać się już w XV wieku, kiedy to plemiona Tutsi połączyły się w Królestwo Ruandy, które szybko zaczęło podboje okolicznych terenów, w tym zamieszkanych przez grupę etniczną znaną jako Hutu. Mimo iż Hutu stanowili nawet 85% ówczesnego społeczeństwa, byli traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Nie tylko odsuwano ich od władzy, ale także stopniowo uwłaszczano, nieco podobnie do systemu feudalnego w Europie. W XIX wieku w kraju dokonano reformy rolnej, w ramach której doszło do ponownej redystrybucji ziemi. Jak nie trudno się domyślić, władza zdominowana przez Tutsich wykorzystała tę sytuację, by przekazać ziemię wyłącznie w ręce Tutsich, zaś Hutu, którzy w ten sposób utracili ziemię, mogli wciąż na niej pracować i zarabiać dzięki plonom, lecz byli zobligowani do płacenia danin na rzecz właścicieli ziemskich Tutsi. W tym samym czasie trwał tak zwany wyścig o Afrykę, w ramach którego mocarstwa europejskie zabiegały o skolonizowanie jak największych połaci tego kontynentu. W roku 1885 władzę na terenie Ruandy przejęli Niemcy, którzy nie będąc zbyt zainteresowanym zasiedleniem kolonii swoimi obywatelami, podtrzymywali podział na panującą kastę Tutsich i poddanych Hutu. Po I wojnie światowej władzę przejęli tam Belgowie, którzy nie tylko zarządzali podobnie jak Niemcy, cementując podział etniczny kraju, ale także wprowadzili istotne zmiany administracyjne. Od roku 1933 Belgowie zaktualizowali formę kart identyfikacyjnych na terenie Ruandy, wprowadzając do nich informacje o przynależności etnicznej danego obywatela. Był to ruch mający ograniczać mezalianse pomiędzy Tutsi a Hutu, które przez rodzimych mieszkańców były postrzegane wyjątkowo negatywnie, oraz ułatwić Belgom identyfikację kasty rządzącej krajem. Sęk w tym, że zmiana dokumentów przebiegała jednak bardzo chaotycznie. Często przesłanką do ustalenia tego, do której grupy przynależy dany człowiek, były cechy takie jak rozstaw oczu czy szerokość nosa, bez badań choćby drzewa genealogicznego danego obywatela. Oczywiście przyczyniło się to do dalszego narastania konfliktów pomiędzy Tutsi a Hutu. W roku 1962 Ruanda odzyskała niepodległość i w wyniku przeprowadzonych wówczas wyborów do władzy doszli Hutu. Co nie powinno dziwić, gdyż pod względem ilościowym stanowili wówczas około 70-80% populacji kraju. Władza Hutu, przynajmniej z początku, dążyła do stabilizacji kraju i załagodzenia potęgujących się od kilku wieków konfliktów wewnętrznych. Niestety przeszkodą w dążeniu do tego celu okazała się być Republika Burundi, znajdująca się na południe od Ruandy. Tam bowiem do władzy udało się dojść Tutsi, którzy chcąc zabezpieczyć swoje wpływy, dokonywali masakr na Hutu, z czego największą była ta z roku 1972, kiedy to w Burundi życie straciło pomiędzy 100 a 300 tysięcy Hutu, z czego większość stanowiła inteligencja mogąca aspirować do walki o władzę w przyszłości. Nasiliło to obawy Hutu przed ponownym przejęciem władzy przez Tutsi w Ruandzie. Rok po tych wydarzeniach w Ruandzie doszło do zamachu stanu, w wyniku którego władzę objął Juvenal Habyarimana. Będący przedstawicielem Hutu, wojskowy stał się de facto dyktatorem. Pragnął on rozwiązać konflikt pomiędzy Tutsi a Hutu w sposób pokojowy, na przykład decydując się tymczasowo znieść prawne regulacje dotyczące przynależności etnicznej. Niestety były to działania niewystarczające, szczególnie jeśli zderzyć je z działaniami dyktatora na innych polach. Przy obsadzaniu stanowisk publicznych faworyzował bowiem Hutu, zaś w wyniku reformy edukacyjnej program szkół zaczął przedstawiać Tutsi jako obywateli gorszej kategorii, odpowiedzialnych za wiele nieszczęść, jakie dotknęły Ruandę. Pokłosiem tego stała się późniejsza segregacja w szkołach i instytucjach publicznych, zaś Tutsi mieli coraz większe problemy ze zdobyciem pracy czy odpowiednim wyedukowaniem dzieci. W wyniku coraz większej agresji Hutu wobec Tutsi, przejawiającej się coraz częstszymi napadami i grabieżami majątku tych drugich, wśród odsuniętej od władzy grupy etnicznej narastało niezadowolenie. Ten sam negatywny sentyment udzielał się Tutsi żyjącym w krajach ościennych, którzy obserwowali cierpienie swoich braci. Właśnie w krajach sąsiadujących z Ruandą pod koniec lat 80. zaczęła formować się organizacja zwana jako Ruandyjski Front Patriotyczny, mająca doprowadzić do zbrojnego przejęcia władzy przez Tutsi w kraju. Organizacja podjęła taką próbę w roku 1990, atakując z baz położonych na terenie Ugandy, co przełożyło się na wybuch trzyletniej wojny.
konflikt wygrały siły Hutu wsparte przez Francję, która pragnęła utrzymania się prezydenta Habyarimana u władzy, gdyż dyktator był przychylny współpracy z Paryżem. Konflikt wymusił jednak na prezydencie liczne reformy, począwszy od gospodarczych, na ustrojowych kończąc. Nastąpił proces stopniowej demokratyzacji życia publicznego. Niestety działania prezydenta nie zostały odebrane przez innych Hutu jako reformy, ale jako osłabienie władzy ich kasty w Ruandzie, co wzmocniło poczucie zagrożenia przed kolejnym atakiem Ruandyjskiego Frontu Patriotycznego. W ramach konfliktu toczonego w latach 1990-93 rząd Ruandy powołał pod broń dwie radykalne bojówki, które po polsku nazwalibyśmy walczący razem oraz mający wspólny cel. Jednostki te były szkolone m.in. przez wspierających Ruandę Francuzów, co sprawiło, że wykazywały się dość dużą wartością bojową, mimo iż złożone były głównie z młodzieży siłą odbieranej rodzicom oraz przestępców odbywających wyroki za morderstwa, przestępstwa seksualne czy kradzieże. Jak się okazało, jednostki te miały stanowić główny rdzeń ludobójstwa, do którego doszło w roku 1994. Warto tutaj zaznaczyć, że przebieg samego ludobójstwa był dość chaotyczny i w wielu przypadkach zwyczajnie brakuje materiału dowodowego, by wskazać konkretnych organizatorów poszczególnych wydarzeń. Jednak dwoma głównymi ośrodkami planowania opisywanego ludobójstwa były rząd ruandyjski, w którym większość stanowili Hutu, chcący utrzymać dotychczasowe status quo, w ramach którego Tutsi nie mieli możliwości uczestniczenia w życiu politycznym, oraz fanatyczna gwardia prezydenta Ruandy, która była swoistym zbrojnym ramieniem polityków Hutu. Pierwszym wydarzeniem, które rozpoczęło rzeź, było zestrzelenie samolotu prezydenta Habyarimana 6 kwietnia 1994 roku. Wracał on wówczas z rozmów z prezydentem Burundi, co przez ekstremistów Hutu zostało odczytane jako próba porozumienia się z Tutsi. O dokonanie zamachu oskarżono oczywiście Tutsi, gdyż na pokładzie znajdowali się głównie politycy Hutu. Jednak wiele wskazuje na to, że w rzeczywistości zamachu dokonała gwardia prezydencka instruowana przez polityków planujących ludobójstwo już od jakiegoś czasu lub przez szefa Ruandyjskiego Frontu Patriotycznego, który w ten sposób chciał doprowadzić do niepokojów, które usprawiedliwiałyby interwencję jego organizacji w Ruandzie. Na zaangażowanie gwardii wskazuje też fakt, że do zestrzelenia samolotu użyto radzieckiej wyrzutni rakietowej, którą posiadały jedynie oddziały armii i służb, oraz to, że dzień później gwardia dokonała brutalnego morderstwa następczyni prezydenta, premier Agathe Uwilingiyima, również będącą Hutu. Dzień po tym, jak przejęła władzę, znaleziono ją martwą w jej własnym domu wraz z jej mężem i 10 belgijskich żołnierzy, którzy mieli ją chronić. Co ciekawe, o tym, że ludobójstwo było zaplanowanym aktem, informowano już na początku roku 1994. Wówczas to jeden z członków bojówki, mający wspólny cel, skontaktował się ze siłami pokojowymi ONZ, chcąc przekazać dokumentację świadczącą o tym, że rząd gromadzi broń i zaopatrzenie niezbędne do przeprowadzenia mordów. ONZ jednak nie podjęło jakichkolwiek działań. Wielu specjalistów zajmujących się tematem tej zbrodni twierdzi, że gdyby ONZ wówczas zainterweniowało i przejęło wspomniane składy broni, do żadnej masakry mogłoby nie dojść, lub jej zakres byłby mocno ograniczony. Do dziś uznaje się to za jedną z największych porażek tej instytucji. Do tego postronni obserwatorzy dostrzegali, że tuż przed masakrą znacząco zwiększono liczebność bojówek na terenie Ruandy, które w roku 1994 osiągnęły liczebność 30 tysięcy ludzi. Do tego bojówki te były coraz lepiej wyposażone. Wiele oddziałów posiadało karabiny AK-47, granaty, a dla ludności cywilnej Hutu, która miała uczestniczyć w masakrze, kupiono kilkaset tysięcy maczet dostarczonych z Chin. Rozdawano je następnie chłopom, tłumacząc to wyposażaniem rolników w sprzęt do pracy na roli. Jak się jednak okazało, maczety te były głównym narzędziem mordów i stały się swoistym symbolem tych wydarzeń. Sam przebieg masakr okazał się skutecznie przemyślany i zorganizowany przez władze Hutu. Nie tylko błyskawicznie rozdysponowano gromadzoną od pewnego czasu broń, ale także przygotowano specjalne listy osób, które mają zginąć pierwsze. Dotyczyło to oczywiście inteligencji i prominentnych przedstawicieli ludu Tutsi. Poza tym, dzięki obowiązującym w kraju przepisom, rozpoznawanie zwykłych obywateli Tutsi przez biorących udział w rzezi Hutu było niezwykle proste. W dowodach osobistych wciąż zawierano informacje o przynależności etnicznej. Mordowano także bardziej umiarkowanych Hutu, których władza uznała za potencjalnych orędowników sprawy Tutsi. Zbrodni najczęściej dokonywano za pomocą broni białej, wspomnianych maczet zakupionych w Chinach, ale także prowizorycznych maczug z nabitymi na nie gwoździami, włóczni, pił czy nawet nożyczek. Aby zachęcać ludzi do mordów, władza ochoczo rozdawała alkohol, mający motywować do brutalniejszego zachowania. Z kraju szybko zniknęły praktycznie wszystkie ambasady i zagraniczne wojska, szczególnie gdy świat obiegła informacja o śmierci 10 belgijskich żołnierzy, którzy mieli bronić nowej pani prezydent. Dało to władzom Hutu jeszcze większą swobodę działania, przez co mordów dokonywano na jeszcze większą skalę. Popularyzowały się metody takie jak zamykanie Tutsi w kościołach czy budynkach użyteczności publicznej, które następnie podpalano. Wielu ludzi torturowano przed śmiercią poprzez stopniowe odcinanie kończyn czy zmuszanie do patrzenia, jak mordowani są członkowie ich rodzin. Ofiarami mordów ze szczególnym okrucieństwem padali wszyscy – starcy, dzieci, kobiety w ciąży, niemowlęta.
W ramach tej masakry pojawia się też drobny polski wątek. 9 kwietnia w Gikondo bojówki Hutu maczetami dokonały rzezi 110 Tutsi, którzy uciekając przed masakrami schronili się w kościele polskiej misji pallotyńskiej. Był to też pierwszy odkryty przez siły ONZ dowód na trwające ludobójstwo. Siły pokojowe próbowali tam ściągnąć dwaj polscy wojskowi przebywający tam jako nieuzbrojeni obserwatorzy ONZ. Jednak gdy po wielu próbach kontakt z centralą wreszcie się powiódł, dyspozytor ONZ zakomunikował, że dostał wiele podobnych meldunków z całego kraju i nie posiada wystarczających środków do interweniowania. Gdy kilka godzin później na miejsce przybyły ciężarówki Czerwonego Krzyża, polscy wojskowi i księża desperacko próbowali ratować ciężej rannych. Naciskali też na francuski zespół medyczny z ramienia Czerwonego Krzyża, by ten zabrał ciężej rannych do placówek ONZ, rozumiejąc, że jeśli zostaną na miejscu, to czeka ich pewna śmierć. Następnie na miejsce przybyły siły ONZ-u, jednak były one w stanie już tylko udokumentować skutki masakry. Oddziały ONZ nie zostawiły tam również żadnych żołnierzy do strzeżenia kościoła, to też kilka dni później dokonano tam kolejnych mordów, po tym jak bojówki Hutu znalazły 11 Tutsi ukrywanych przez księży w pobliskiej kaplicy, którą spalono wraz z kryjącymi się w środku ludźmi. Mordy trwały nieprzerwanie przez 100 dni, w czasie których zabijano około 10 tysięcy ludzi dziennie. W sumie zginęło wedle różnych szacunków od 800 tysięcy do 1 200 tysięcy ludzi. Reakcją środowiska międzynarodowego i ONZ była w tym czasie głównie obojętność. Zaangażowane w politykę wewnętrzną Ruandy Francja, Rosja i Chiny powstrzymywały interwencję międzynarodową, tłumacząc, że to co się dzieje to wewnętrzne sprawy Ruandy. Jak relacjonował polski wojskowy, major Stefan Steć, który już 9 kwietnia dokumentował skutki mordów, wyraźnie zabroniono nam używać słowa ludobójstwo w naszej korespondencji z kwaterą główną ONZ w Nowym Jorku. Dopiero 29 kwietnia, a więc prawie miesiąc po rozpoczęciu masakr, ONZ oficjalnie przyznało, że mogło dojść do aktów ludobójstwa. Do tego czasu życie straciło już około 500 tysięcy ludzi, a reakcją sił pokojowych było wysłanie zaledwie 5,5 tysiąca żołnierzy na teren kraju, z czego główną część i tak stanowili żołnierze z innych krajów afrykańskich. Francja próbowała również utworzyć specjalną strefę ochronną w południowo-zachodniej części kraju, gdzie Tutsi mieli znaleźć schronienie, jednak brak chęci współpracy między Francją a siłami ONZ spowodował, że inicjatywa strefy ochronnej została odebrana jako farsa bez realnego przełożenia na sytuację. Rzeź zakończyła dopiero interwencja Ruandyjskiego Frontu Patriotycznego. Bojówki Tutsi wkroczyły do kraju z terenów Ugandy i Tanzanii zaraz po rozpoczęciu masakr i po trwającej 3 miesiące kampanii pokonały bojówki Hutu. Obaliły zdominowany przez Hutu rząd i stworzyły w jego miejsce nowy, tym razem zdominowany przez Tutsi. Pokłosiem tych wydarzeń była masowa emigracja Hutu z terenów Ruandy, obawiających się odwetu za dokonane zbrodnie. Około 4 miliony z nich uciekło do Zairu, Tanzanii, Ugandy i Burundi. W krajach tych wywołało to spore perturbacje etniczne, gdyż władza tamtych nacji była zdominowana przez Tutsi, co doprowadziło do kolejnych konfliktów domowych w tych krajach. Do tego nowe władze Ruandy, szukając sposobów na dokonanie odwetu, najechały 2 lata później Zair, atakując obozy dla uchodźców i mordując chroniących się w nich Hutu. Pozostałe kraje, gdzie napłynęli migranci z Ruandy, obserwując to, co się stało z Zairem, rozpoczęły masowe akcje antymigracyjne, polegające na wyłapywaniu Hutu na terenie własnych krajów i przekazywaniu ich do Ruandy. Tutsi często już na granicy rozstrzeliwywali tak pojmanych Hutu, a część, która przeżyła, często trafiała do więzień, gdzie w wyniku ogromnego przepełnienia placówek umierali przez głód, choroby czy skrajne wyczerpanie. Do dziś na terenie kraju trwają procesy Hutu oskarżanych o udział w ludobójstwie. Procesy te jednak mają niewiele wspólnego ze standardami zachodniego wymiaru sprawiedliwości i często przypominają procesy pokazowe, znane nam choćby z sowieckiej Rosji. Makabryczny mord sprzed niecałych 30 lat, któremu świat przyglądał się biernie, pozostaje mroczną kartą najnowszej historii. Zwłaszcza, że jak wspomnieliśmy, masakra mogłaby mieć znacznie mniejszy zasięg, gdyby na czas zareagowało ONZ, które wiedziało o gromadzeniu broni przez władze Ruandy. Poza nieefektywnością misji pokojowych, ukazało to też istotność wpływu dużych mocarstw na biedniejsze kraje. Gdyby nie protesty Chin i Rosji czy działania Francuzów, które utrudniały interwencję, być może ONZ lub inne mocarstwa zachodnie mogłyby wcześniej zareagować. Ponadto ukazuje to siłę uprzedzeń rasowych na terenie samej Afryki. Pokłosie konfliktów plemiennych jest tam wciąż bardzo silne, co doprowadza do regularnych starć pomiędzy tamtejszymi państwami oraz do niestabilności ich wewnętrznej polityki. Międzynarodowe instytucje badające te zbrodnie dopiero w 2008 roku zebrały dostateczny materiał dowodowy i przeprowadziły odpowiednie procedury prawne, by móc zacząć skazywać ludzi odpowiedzialnych za te zbrodnie. Oczywiście podobne procesy prowadzono w samej Ruandzie już 8 lat wcześniej, jednak jak wspominaliśmy, działania tamtejszych sądów były raczej narzędziem zemsty mającym niewiele wspólnego ze sprawiedliwym procesem.
Dla zobrazowania tego, jak do dziś jest to kontrowersyjny temat w samej Ruandzie, warto wspomnieć, że na portalu internetowym rządu Ruandy jeszcze w 2015 roku na stronie głównej widniała zakładka Ludobójstwo, odsyłająca do krótkiego akapitu informującego, czym jest, a czym nie jest ludobójstwo oraz w jakim muzeum można zobaczyć wystawę na temat niektórych przykładów z naznaczonego ludobójstwami XX wieku. Nie wspominając ani o tym, kto, ani kiedy, ani w jakich okolicznościach zamordował w tym kraju milion ludzi. Podkład muzyczny do tego odcinka został skomponowany specjalnie dla nas przez Wojciecha Szarego. Link do jego kanału, gdzie możecie odsłuchać więcej jego utworów, znajdziecie w opisie pod filmem. Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia.